Witam was wszystkich bardzo serdecznie po krótkiej przerwie spowodowanej moimi feriami, niestety już ostatnimi, a co za tym idzie brakiem czasu na nagranie czegokolwiek. W tym czasie wpadłem na bardzo ciekawy pomysł, mianowicie mały konkurs, ale ogłoszę go dopiero jak będzie 10 tysięcy subskrypcji na tym kanale. Zostało niecałe 1500, więc postarajcie się, bo naprawdę warto. A dzisiaj porozmawiamy sobie o Turinie Turambarze, jednym z największych ludzkich bohaterów mitologii tolkienowskiej, którego historia doczekała się nawet osobnego wydania w postaci książki pod tytułem Dzieci Hurina. Czyli jak się można domyśleć, był jednym z owych dzieci Hurina Taliona, władcy Dorlominu. Jego matką była Morwena, córka Baragunda. Miał również siostrę o imieniu Lalaif, co znaczy śmiech, która zmarła w wieku 3 lat. Gdy trochę podrósł, a czasy były ciężkie, jego matka wysłała go do Tingola, króla Doriad i przyjaciela Hurina, który miał się zaopiekować młodym Turinem. Tak też się stało, a Tingol traktował Turina jak swojego własnego syna. Później Morwena urodziła kolejną córkę, której na imię było Nienor, czyli żałoba. Turin dorastał w smutku, gdyż specjalnie nie otrzymywał wieści o swojej matce i siostrze. Raz co prawda dostał, przez co jego smutek trochę zmalał, ale później król Tingol dowiedział się, że wysłani przez niego zwiadowcy nie wrócili z terenów, w których przebywały Morwena i Nienor. Postanowił nic nie mówić Turinowi, co sprawiło, że niepokój o matkę i siostrę powrócił. Z tego powodu poprosił Tingola o możliwość walki na obrzeżach Doriatu, a co za tym idzie zbroję i miecz. Dostał również smoczy hełm, spuściznę swojego rodu i poszedł walczyć, stając się towarzyszem broni niejakiego Belega Kutaliona. Gdy po 3 latach wrócił zaniedbany do stolicy, elf Seros zaczął z niego szydzić, co po kilku kłótniach skończyło się tym, że owy elf pokonany w walce nago uciekał przez las, wpadł do głębokiego jaru, na którego dnie płynął potok i roztrzaskał sobie głowę o sterczący z wody głaz. Turin czuł się z tego powodu winny, więc nie wrócił do Tingola i zaczął żyć jako bandyta. Gdy Tingol dowiedział się o tych wydarzeniach, rozkazał Belegowi wyruszyć na poszukiwanie Turina. Tingol oczywiście od razu przebaczył winy Turina, a Belega wysłał na poszukiwania, ponieważ chciał, żeby jego przybrany syn wrócił do niego. Beleg w końcu dotarł do Turina, jednak jako że natrafił na grupę bandytów, szybko został związany i okrutnie potraktowany. Turin w tym czasie był jednak już przywódcą owych bandytów, więc nakazał uwolnić Belega. Po krótkiej rozmowie, w której to Beleg namawiał Turina do powrotu, Turin odrzucił ułaskawienie i w dodatku próbował namówić dawnego przyjaciela, by ten został z bandytami. Belek wrócił do Tingola i opowiedział całą historię, a następnie obiecał strzec Turina. Zadowolony Tingol podarował mu cenny miecz o imieniu Anglachel, wykuty przez ciemnego elfa. Lecz Meliana, żona króla, zauważyła, że w mieczu jest zaklęta złośliwość, a co za tym idzie, szybko opuści Belega. Następnie dała mu trochę lembasów, w sumie logiczne. Turin w międzyczasie razem z kolegami natrafił na krasnoluda imieniem Mim, z którym po pewnym mniej istotnym incydencie zamieszkał. I tak sobie mieszkali, rozmawiali, aż pewnego zimowego dnia do ich wspólnego ogniska przysiadł się nieznajomy osobnik. Jak się później okazało, wcale nie był nieznajomy, ponieważ był to Belek, który oczywiście obiecał chronić swego dawnego przyjaciela. Przy okazji przyniósł mu smoczy hełm, pamiątkę z dawnych czasów, która miała przekonać Turina do powrotu do Doriatu. Turin, jak nie trudno się domyślić, odmówił, jednak jako że Belek złożył Tingolowi obietnicę strzeżenia Turina, postanowił z nim zostać. Turin przestał rozmawiać ze swoim krasnoludzkim gospodarzem, co spowodowało, że Mim prawie do nikogo się nie odzywał. Później Belek i Turin zasłynęli jako dwaj wodzowie, a sława ich czynów obiegła wiele krain i dotarła nawet do Morgota. Jednocześnie orkowie Sangbandu coraz bardziej posuwali się w ich stronę. Pewnego razu Mim razem ze swoim synem Ibunem wyruszyli do puszczy nazbierać zapas korzonków i zostali właśnie przez tych orków złapani. Mim po raz drugi w zamian za uwolnienie obiecał zaprowadzić napastników do swojego domu. Pierwszy raz był przy spotkaniu z Turinem. Poprosił jednak o to, by nie zabijać Turina. Gdy doszło do walki, Turin został uprowadzony, a prawie wszyscy jego towarzysze zabici. Belegowi udało się przeżyć, a kiedy Mim spróbował go dobić, ten zabrał mu miecz z ręki i pogonił siną dal. Belek natomiast postanowił wyruszyć śladem orków. Po drodze napotkał elfa Gwindora, który po usłyszeniu zamiarów Belega spróbował go od tego odwieść, jednak bez skutku. Wyruszyli więc razem, aż po pewnym czasie dotarli do obozu orków, gdzie Turin był przetrzymywany. Najpierw Belek zabił z łuku wszystkich wartowników, a następnie zabrał nieprzytomnego Turina jak najdalej od tamtego miejsca.
Gdy nie miał już sił, postanowił przeciąć swoim mieczem łańcuchy krępujące Turina, gdyż był to miecz zdolny przeciąć nawet żelazo. Przeznaczenie jednak było silniejsze i miecz ześliznął się po łańcuchach, raniąc Turina w stopę. Ten obudził się i gdy zobaczył stojącą nad nim postać z mieczem, ze strachu, że to ork, zabrał mu miecz i go zabił. Nagle na niebie zabłysł piorun, a Turin oprzytomniał i zobaczył twarz swojej ofiary. Turin wyruszył z Gwindorem do jego domu w Nargothrondzie, gdzie chcąc uniknąć pytań, przedstawił się jako Agarwen. Z czasem Turin zyskał wielkie łaski króla Orodreta i życzliwość mieszkańców. Anglachel, miecz Belega, który Turin zabrał ze sobą, został przekuty na nowo, a za sprawą jego czarnego koloru Turina zaczęto nazywać Mormegilem, co znaczy czarny miecz. W międzyczasie Morgoth oczywiście rósł w siłę, a Turin, będący ważną osobą dla Nargothrondu, uznał, że otwarta walka będzie najlepszym wyjściem. Rozgorzała wojna i doszło do bitwy między orkami a armią Nargothrondu, w której poległo wielu wojowników, w tym Gwindor. Bitwa zakończyła się na polach Tumhalat, a Gwindor poprosił Turina o ostatnią przysługę, o uratowanie jego ukochanej, której na imię było Finduilas. Gdy Turin wrócił do Nargothrondu, zastał armię orków pod dowództwem Glaurunga, smoka będącego jednym z najstraszniejszych tworów Morgotha. Turin został pokonany i przepędzony przez smoka, który uświadomił mu, że nie ma sensu ratować Finduilas, a jego matka i siostra są więzione przez Morgotha. Turin, chcąc uciec od swojej przeszłości, po długiej podróży zamieszkał w lesie Beatryl i przyjął imię Turambar, co znaczy pan losu. Nie mógł jednak znieść myśli, że orkowie mogą grasować w okolicy, więc uzbrojony tylko w łuk i włócznie wyruszył walczyć. Gdy wieści o upadku Nargothrondu dotarły do Doriatu, gdzie przybywały Morwena i Nienor, postanowiły one uciec. Po długim czasie słuch o Morwenie zaginął, a Nienor natrafiła na Glaurunga, którego moc pozbawiła ją pamięci. Uciekając, dotarła do Beatrilu, gdzie spotkała się ze swoim bratem. Jednak jako, że ona straciła pamięć, a poza tym minęło wiele lat, nie poznali się. Turin natomiast nadał dziewczynie imię Niniel, czyli dziewczyna we łzach. Po wielu namowach później wzięli ślub. Gdy tyrania Glaurunga doprowadziła Turina na skraj wytrzymałości, ten postanowił na gada zapolować i rozwiązać ten problem. Na nieszczęście za dużo osób nie zgłosiło się do pomocy. Ostatecznie doszło do walki, Turin ciężko zranił Glaurunga, a z jego rany kilka kropel smoczej krwi spadło na rękę Turina, parząc go trucizną. Glaurung w złości powalił wzrokiem swojego przeciwnika tak, że ten upadł jak martwy na ziemię. Jednak smok z powodu swoich ran również był bliski śmierci. Niniel w strachu postanowiła pójść w miejsce, w którym doszło do walki, a gdy zobaczyła swego męża leżącego na ziemi, ogarnął ją wielki smutek. Wtedy Glaurung po raz ostatni wydał z siebie głos, mówiąc, że Turin nie żyje. Gdy smok umarł, Nienor odzyskała pamięć i w rozpaczy rzuciła się w przepaść, blisko miejsca walki Turina z Glaurungiem. Gdy nadeszła noc, Turin odzyskał przytomność, a gdy dowiedział się o wydarzeniach, które miały miejsce po jego walce, postanowił popełnić samobójstwo i rzucił się na swój miecz, który sam później pękł na dwie części. Tak kończy się historia Turina Turambara, syna Hurina i pogramcy Glaurunga, a zarazem ten odcinek. Jak zawsze mam nadzieję, że się spodobało. Jeśli tak, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał, aby być na bieżąco, wbijajcie na fanpage, link oczywiście w opisie i udostępnijcie ten film znajomym, aby też się czegoś dowiedzieli. A wy trzymajcie się, do następnego, no i cześć!